Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, Title Tuesday, jak co wtorek, turniej szachowy z najlepszymi arcymistrzami Europy, jak także i świata. Turniej grany na dystansie 11 rund, 3 minuty plus 1 sekunda na zawodnika. Są tu nagrody pieniężne, bardzo wysokie w postaci dolarów. Dokładnych kwot nie znam, ale wygrać tutaj w moim przypadku będzie niezwykle ciężko. Witam cię, Cigorindzie. Cześć, Cigorind. Moi drodzy, no jest niespełna 600 zawodników aktualnie, może do 600 dobije. 3 minuty do rozpoczęcia turnieju. Pierwszy numer Hikaru Nakamura tradycyjnie. Ja gdzieś ten numer mam dosyć daleko, ale szybko zerknę. Gdzie to jest? Zobaczymy, jak dzisiaj będzie szło. Ostatnio poszło no, dosyć fatalnie. Dosyć fatalnie. Miejmy nadzieję, że to się troszkę polepszy. No, przede wszystkim trzeba widzieć sporo na szachownicy taktyki i będzie lepiej. Trzeba trenować, grać i jeszcze raz grać i trenować na okrągło. No, zerkam się tutaj, szukam. Niestety nie widzę. Spróbuję grać dzisiaj bardziej tak powiedzmy bezpieczniej. Cigorindzie, kiedy Hikaru? Kiedy z nim zagram? Może dzisiaj zobaczymy. Witam cię, Flopsy. Witam serdecznie. Okej, okay. No nie mogę siebie znaleźć, długo się tutaj te paski przewijają niestety, więc siebie nie szukam, za daleko jestem. O, 635 zawodników, więc jest fajnie. Witam cię, Pulchny, cześć. Okej, okay. Już tu tylko sprawdzam swoje ustawienia, czy wszystko działa jak należy. Zamykamy. Okej, okay. No i będziemy działać, będziemy walczyć, będziemy grać. Półtorej minuty do rozpoczęcia, tutaj herbatka przygotowana, komórkę wyłączamy. Halo, halo, nie słychać mnie? Nie wiem dlaczego. Wydaje mi się, że powinno być wszystko słychać. Dajcie znać, czy słychać. Wydaje mi się, że działa wszystko. Mam ustawienia tak zrobione, że chyba powinno być ok. Widać i słychać. O, Smoku. Cześć, Smoku. Dzięki serdeczne za potwierdzenie. O, teraz o wiele lepiej. Przyszedł moderator i robi porządek. To mi się podoba. Daje dobre wiadomości. Cześć, Laila. Laila Zero. Jakie sympatyczne nazewnictwo. Dzień dobry, wieczór. S3 Bar. Cześć, Strzelcu. No, będziemy walczyć, Strzelcu. Mam nadzieję, że pójdzie w miarę przyzwoicie. No już chyba gorzej się nie da jak tydzień temu, mam nadzieję. Niecała minuta do rozpoczęcia. Już tutaj wyłączam dźwięki, żeby mi nie dryndało w razie podczas gry. Cześć, farmerzysta, witam wszystkich bardzo serdecznie, bawcie się dobrze, zadawajcie dużo pytań, gramy, rozmawiamy, tylko wyciągam skarpetę z herbaty, żeby mi tutaj już nie nasiąknęła, cyk i po robocie. A tak swoją drogą, nie wiem czy macie taką książkę, polecam serdecznie, Obrona Królewsko-Indyjska Edwarda Gufelda, to tak na marginesie, bardzo dobra książka. Czysta herbata, Cigorindzie, absolutnie nic z tych rzeczy. I jedziemy, moi drodzy, jedziemy. W czasie turnieju może zdradzę wam pewną ciekawostkę, ale musicie mi o tym przypomnieć. I zaczynamy, runda numer 1. WCM, no tak, kobieta. Gramy D4. Nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna, trzeba grać solidnie. Dobra, E6. No, szacha widziała, szacha dała. Mamy obronę Niemcowicza. Okej, okay, z ruchem B6 tak grają. Mam nadzieję, że będę widział sporo na szachownicy, bo tak powiem wam szczerze, ostatnio kiepsko z tym. No dobra. D6 poszło. D6 poszło. No to może... Może hetman C2 zagrać był E4? Nie będzie tak łatwo niestety. Dobra, jedziemy tak. Hetmanem. Więc hetman C2 bez sensu. Można było od razu zagrać faktycznie. Teraz tak patrzę. Zagrajmy tak, żeby trzymać hetmanem punkt D4. Print. Cześć, print.
Zagrajmy B3 z gońcem B2. To jeszcze można było wieża D1 spróbować. Okej. Dezynfekujemy ręce. Zgoda. Chyba wieżą z F na D1. No, skoczki stanęły dosyć ciekawie, dosyć mocno. Mam ochotę na D5. Dobra, skoro jest ochota, to trzeba tak zagrać. Co po biciu chyba tak zagram, jeśli bicie to nawet tak, pionek mniej, tutaj się dobiera do pionka, ok. Dobra, cóż, gramy z powrotem wieżą na F1, wygląda na to, że trzeba było tą wieżą zagrać. Aha. To chyba skoczek H4, wygląda dobrze, bo grozi bicie na F5. I tu jest skoczek podważony, wygląda na to, że teraz jest dobra sytuacja. Tu jeszcze w ogóle grożą widełki nieprzyjemne, więc myślę, że komfortowo to wygląda. Tu przeciwniczka myślę, że się pomyliła. Ta D5 jest faktycznie takie spektakularne, takie potrzebne w zasadzie. No dobra, taki ruch, no to pionek na czysto trzeba brać. I skoczek musi chyba na G5 uciekać. H4 tutaj. Chociaż niekoniecznie trzeba grać H4, można sobie zagrać też E4, wzmocnić skoczka tutaj. To ja mam opcję wybicia, skoczek wybija, tu jeszcze z szachem goniec wejdzie. No dobra, ale tu jeszcze mogę wybić, nie mogę tutaj wybić. Dobra, wybijamy. No i tutaj wezmę drugiego pionka z szachem, wybijając skoczka po prostu na E4. Różnobarwne, dwa pionki więcej powinno być dobrze. Wszelakie wymiany będą tutaj, myślę, że dobre. Na H6, tak? Będziemy patrzeć. Jakieś F4 może? No właśnie. To niech będzie F4. Tu na goniec H3 oczywiście trzeba uważać. Podważymy wtedy sobie tutaj wieżę na F3 na przykład. Lub też na F2 generalnie. Ale myślę, że szczegóły są w tej sytuacji. Może F2 grozi w ogóle zbicie, tak? Proste zbicie na E5. Ha, poczekajcie, tutaj? No może taki ruch nastąpić. Zawsze mogę zagrać tak. Na D2, ale jak wybiję hetmana, to się też uprości mi dosyć fajnie chyba. No dobra, jednak spróbuję wymienić hetmany, bierze F4. Jednak uproszczenia są dla mnie tutaj, myślę, że wygodniejsze w grze, tylko trzeba też uważać na jakieś tutaj pułapki, więc spróbuję się dobrać do tego pionka. A może być ciężko. No tak, ciekawe zagranie. Tutaj to mnie przygwoździ. Przeciwniczka. Serdeczne dzięki. Kurczę, muszę pomyśleć, jak tu zagrać. Jednak trochę muszę się namęczyć, żeby z tego jakoś się wykaraskać. Nie, no dobra, muszę tak raczej zagrać od razu. Wieża F8 będzie zagrane. Jedną wieżę muszę wymienić i mam problemy, bo ta wieża jest przygwożdżona do punktu F1. No, ale jakoś będę musiał to grać. Tylko jak to rozwiązać? Się teraz tak zastanawiam. No muszę wybić to raczej. No i teraz tak, tu chyba muszę zagrać. Muszę tak. Żeby goniec F2 pilnował, czyli w pionach się wyrównał, ale tu będzie słabość. No mam nadzieję, że to jakoś będę bronił. No lekko nie będzie niestety w tej sytuacji. No, z totalnie wygranej zrobiła się bardzo niejasna końcówka. A tutaj jeszcze mam taki ruch. Na szczęście. Okej.
O tak, spróbujemy. Dzięki za followa. Tutaj H4. No, jest bardzo ciasno tutaj u mnie przy królu, ale tutaj ten pionek ma szansę się wydostać. A, już nie ma szans za dużych. Tak. H4. Tutaj pionek cały czas wisi. No dobra. Teraz to biorę. No jak tam, tak moja gra będzie wyglądała, realizacja przewagi, to nie będzie dobrze, słuchajcie. Są różnobarwne, no tego muszę obronić, bo zaraz wezmę tego. A dwa pionki to już będzie coś. Dobra. Idę po te piony. Nie będzie tak łatwo. Do góry w takim razie. Jakiś tutaj ruch będzie możliwy. Może za szybko tym D6 jednak. A, no to teraz mam tutaj opcję. To przeciwniczka się pomyliła. Doprowadzam hetmana. Dzięki za followa. Dzięki. Dobra, tutaj weźmiemy sobie gońca. Okej. Jest zwycięstwo. Nie było łatwo, powiem wam szczerze. Znaczy, w debiucie było łatwo, ale potem nie wykorzystałem. Dobra, jest punkcik. Zapomnijmy o tym, o tej słabej grze. Już czytam wasze komentarze, co tutaj się dzieje. Rączki zdezynfekowane. Mam nadzieję, że tak. Grobowe kolory szachownicy? Nie, bez przesady. Włoski orzech. Dobry. Dobry, mi się podoba. I tak zostaje póki co. Na tym też nagrywam analizy. Aha, neonowe, jakbyś miał neonowe, to i tak byś grał bezbarwnie. BGM-ów do boju, cześć Mati. Te hetmanki to chyba niepotrzebnie z szachownicy ściągnąłeś. Chyba jasna przewaga po hetman D2. Może, strzelcu, może. Pozdrawiam pana Smoka, cichego bohatera wielu szachowych streamów. Tak jest, pozdrawiamy Smoka, Stefczyku, witam i o zdrowie pytam. Zdrowie, dobrze, dzięki. Czas może jej nie spadnie, bo jest plus jedna sekunda. Czy iloraz inteligencji ma duże znaczenie w szachach? O, to myślę, że pytanie do psychologów lub innych specjalistów tego typu, ale no myślę, że na pewno, no, jakiś tam, nie wiem, ciężko powiedzieć, trzeba mieć albo talent, jak chcesz szybko zdobywać poziom, albo dużo pracy, w zasadzie i małpę można nauczyć grać w szachy, jak się ktoś postara. Dzień mija dobrze, dzięki, pracowicie. Dobra, witam serdecznie, cześć Sewczyku, cześć. Wal z Waz. Kurczę, trudne te niki, gratki, dzięki. Liczyła może na pata, może. Cześć Piotruś, pozdrawiam wszystkich tutaj, świetnie. Dobra, czat przeczytany, czekamy na kolejnego zawodnika. Dzięki za followka. Słuchajcie, może zmienimy faktycznie te kolory takie orzechowe. Na jakich ja ostatnio grałem? Zaraz zerknę tutaj, wejdę na inne ustawienia. Może faktycznie trochę tak dziwnie to wygląda. Orzech włoski. Tutaj mieliśmy orzech włoski. Ciemne drewno bodajże. Tak, ciemne drewno. No dobra, niech będzie ciemne drewno. Raz zagramy na ciemnym drewnie. Lepiej? Więcej widać? Może. Nie wiem, może. Może, ciężko powiedzieć. Dajcie znać, jaki kolor w ogóle wy macie, bo nie, ciężko powiedzieć. Tydzień temu pytałem o lekcję, jednak zapomniałem o maila. No to trzeba pisać maila najlepiej. Lepsze te? No dobra, niech będą te, może faktycznie bardziej. Jewgeni 87, grałem z tym zawodnikiem. D4 i będzie gambit budapesztański. Ja mówię budapesztański, nie budapesztański, nie będzie. Jest E6. No to jest arcymistrz Izraela. No mam nadzieję, że rewanż tu się poniekąd uda, albo i nie. Zobaczymy. No to E4 gramy. Gramy E4. Tak grał Akiba Rubinstein. Pogoniec B4, hetman C2. Okej, okay, gramy hetman C2.
Jakieś bicie chyba wchodzi w rachubę. Dobra, tutaj w ogóle zostało zagrane? Ciekawe. No dobra, niech będzie goniec na D3. No, przeciwnik prawdopodobnie chce mnie szybko załatwić. Wiem, że F4 Rubinstein grał w takich pozycjach. F4 było ciekawym ruchem, a od razu się rzuca do gardełka. Skoczek F3. Tutaj się chyba trzyma wszystko. Zróbmy roszadę. No skoczek A5, tutaj będzie opcja, próba ataku jakiegoś. Czy ja tu w ogóle mogłem tak zagrać i wziąć pionka? Słuchajcie, mogłem pionka chyba wziąć, ale roszady nie było. Taki ruch mi się podoba. Niezwykle ciekawa pozycja. Jakby tu zagrać? Może tak zagrajmy. On jakiś skoczkiem tutaj może zagra. Jakoś to trzeba fajnie rozwiązać. Silne centrum, trzeba to jakoś wykorzystać. Dobra, no tak chyba nie. Jakieś takie... Tu mi się narzuca zagranie. Zagrajmy C5 z taką opcją, żeby rozbić sobie tutaj to. Poszło tak, ok. Miał prawo. Tu. Tak, zbijmy najpierw i potem tak spróbujemy. Dzięki za followa, dzięki. Nie zdążyłem zauważyć nawet kto to. Ale tutaj sypiecie followakami, dziękuję bardzo. Ok, tutaj poszło, więc... Aha, tu mi wchodzi. Aha. Słuchajcie, no trzeba chyba zamieszać. Spróbujmy zamieszać trochę. Jest bardzo ciekawa sytuacja. Bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. No, wykorzystamy tego pionka. Wybicie ewentualnie tu. No, trochę się dzieje. Mamy roszadę, możemy mieszać w centrum. Ciężko powiedzieć. Wow. Bije. No dobra, gram tak. No skoczek E5 ma placówkę. Jasne. No ma placówkę. Jak to w pionach wygląda? 2, 4, 5, 2, 4, 6. Piona mniej. Ale to nie szkodzi, bo to mi się niezwykle to podoba. Mam nadzieję, że moja ocena jest całkiem dobra. Wow, dzięki za zeta. Prosto na niby. Dzięki, dzięki. Tylko wiesz, że 87% raczej mi PayPal zabiera za tego zeta. No ale mimo wszystko dziękuję ci bardzo, Piotruś. Pozdrawiam. Słuchajcie, tutaj jak skoczek zagra, to tak. Bo będę miał na F5 piękną placówkę. Chociaż nie do końca chyba to się sprawdzi. Pionek E4 może być słabością. Tak, ewentualnie może zagrać. To tutaj go zwiążemy może, zobaczymy. Dzięki, dzięki za followka, dzięki, dzięki, pozdrawiam. Ciekawe to może być rozwiązanie. Może na końcówkę jakąś pójść? No, przeciwnik długo myśli, długo myśli, długo myśli. Tu jest jakiś nacisk. On ma jakąś roszadę, musi chyba zrobić, coś mi się wydaje. Tutaj zagrał, co to za ruch? Słuchajcie, gramy tak. Zagrajmy tak, tutaj naciskamy, naciskamy na przeciwnika. Ja myślę, że on tu już ma problemy i to ogromne. Myślę, że ma ogromne problemy, słuchajcie. Nie wiem, czarny mi ciężko. Dobra, szachuś, skup się. Tutaj poszło, tutaj zbiję. A tu? Tu też mogę zbić. Kurczę, wszystko jest dobre. Dobra, biję tego skoczka. Grajmy praktyczne ruchy. Nie będę kombinował, bo się przekombinuję. I tutaj. Chyba jest dobrze. Zdobywam wieżę, zdobywam na pewno jakieś jakości tutaj. Jakieś tutaj materialne sprawy zdobywamy. Ok. On chyba też na to liczy. On chyba też na to liczy, moi drodzy. To trzeba brać tą wieżę, no nie ma wyjścia. Teraz kwestia, czy wymieniać hetmany. Może nie wymienimy hetmanów, będziemy atakować. Hetmany zdążymy wymienić. Dzięki, dzięki za followa, dzięki, dzięki. Jakoś więcej, słuchajcie. Tutaj będą jakieś akcje. Tu? Może tak. Na pionka uderzyć.
Oczywiście jakieś tutaj maty też będą grozić, trzeba uważać. Zagrajmy sobie. Tak sobie zagrajmy. Dobra. Aha. Czasu coraz mniej, a grać trzeba. Tak. Spróbuję się wzmocnić może tutaj, tutaj. Coś w tym stylu. Pionek wisi. Trzeba jakoś to rozwiązać. Tu? Co grozi? Nie widzę. Zbiję jednego pionka. Ok, tak. Spróbujemy zagrać tam na A7. Coś postraszyć. Pewnie jakieś lepsze ruchy można było wykonywać. Tylko jakie? Też spokojnie trzeba tutaj podejść do pozycji szacha damy. Co tu grozi przede wszystkim? To chyba wzięcie grozi? Co? Nie kumam. Ile czasu? O rety. Mam przewagę, nie? Dobra, wymiana hetmanów. I lufcik jest dobrze. Jest figura więcej. Tylko czasu mało, trzeba uważać na czas. Okay. Dzięki, dzięki za 5 zł, panie Pulchny. Dzięki serdeczne, Kacper. I do góry. Tu jeszcze zdążę tego pionka wymienić. Przeciwnik mógłby zaufać, nie zaufanie. Tu doprowadzę po prostu króla wysoko. I wygram. Tak zwiążemy. I wygrywamy, moi drodzy. Jest! Jest zwycięstwo! Z bardzo silnym arcymistrzem. Moi drodzy, mamy to! Mamy to! Mamy to! No, turniej rozpoczął się niezwykle dobrze. Ale takie zwycięstwa cieszą, słuchajcie. Ale cieszą! Jewgeni, Jewgeni, mam cię, Jewgeni. Postny Jewgeni. Moi drodzy, sprawdźcie jego ranking, ale tam około 2600 musi mieć teraz, mniej więcej. No, jest dobrze. Jest dobrze. No, Piotruś, przebił donata twojego. Przebił, przebił. Dobra, 2 z 2. Jest okej, moi drodzy. A, to zmiana szachownicy może. Dzięki temu to się dzieje. No nie wiem, to tak wiecie, takie gdybanie oczywiście. No ale jest. 2605. Wow, jest, jest, jest. Jewgeni Postny. Rozłożony na łopatki. A powiem wam, akurat... dzisiaj bodajże analizowałem tego typu partię, jak grał Akiba Rubinstein, że sobie tutaj te pionki wysunął 4 do przodu i jakoś to wystarczyło. No, czy jest moc? Zobaczymy, zobaczymy. Po takiej partii kończyć? Nie, chcemy więcej, chcemy więcej. Grałem kiedyś z Dudą partię błyskawiczną na żywo w Warszawie, pamiętam, grałem. Piotruś, ale za 13 groszy nie wiem, co ja żonie mogę kupić, bo tą złotówkę mi obcinają strasznie. Jak płaciliśmy kiedyś złotówkę na PayPala, to 87 groszy mi zabrali. Nie wiem, czy tam od 10 zł nie opłaca się po prostu dostawać tych donate'ów. Znaczy, ja tu nic nie sugeruję, ale tam jakiś procent po prostu jest zabierany i tyle. Spory procent. Wiem, że od złotówki chyba. Za 13 groszy bułkę. Że kilka okruszków, dobra. Jest zwycięstwo. Może Nakamura teraz, poproszę Nakamurę. Ale by było, słuchajcie, ale by było, jakbym dostał Nakamurę. O, rety, rety, rety. Smoku, nie mam patronajta żadnego. Dopiero czytałem SMS-a. Tu mam arcymistrza, nie wiem kto. Nie mam pojęcia.
No dobra, gramy. E4, C5. No fajnie, drugi arcymistrz, walczymy. No to jedziemy. Rozegramy sobie dzisiaj taki wariancik. Hetman D3, no tak grają. Czym tu odbić? Dobra, hetmanem niech będzie. Hetman D3 mogę zbić na D4 w zasadzie. Co? Tutaj? Idziemy B5. Jakiś H6. Zobaczymy, gdzie goniec się ulokuje. Zagrajmy gońcem. Jakiś B4 grozi. Nie, bo na D7 wisi. Trzeba uważać. Dobra, bierze C8. Narzuca mi się. D6 chyba trzeba zagrać po ludzku. Tak, zagrajmy D6. No to jest skrzydło niewyprowadzone. Trochę się o to lękam. Ale może niepotrzebnie. Zaraz chyba skoczek F6 po prostu po E5. Tutaj. O, wow. Od razu mnie ciśnie na tym skrzydle. To ciekawe. No dobra. Ciśnij mnie, panie kolego. Nie ma wyjścia. Ja będę próbował tutaj coś tutaj zadziałać. Jakieś B4 zawsze mam. Ale on się przestawi tym skoczkiem całkiem nieźle. No sycylijska to jest odwieczny problem. Właśnie. Otóż to. Wiecie co? Król E7? Czy tak? Może król F7. Jest to opcja, żeby to wzmocnić. Tutaj zagra goniec C7 za chwilę. No cóż, nie podoba mi się zbytnio ta pozycja, ale taki ruch teraz grozi. Już teraz nie grozi. Tak trzeba grać. Jakieś opcje, ucieczki będą. Ojejku, podstawiłem. O nie, jak się podstawia, to się nie walczy w szachach, niestety. Tak to zwykle bywa. Tak. Trochę mało widzę. No nie wiem, spróbuję wymienić hetmany. No, oczywiście jeszcze walczymy, ale ta walka niestety nie jest już równa. Aj, słabo debiut pograłem. Coś słabo debiut zagrałem. Nie swoje rzeczy. Troszeczkę. Jednak w Sycylu trzeba znać porządnie teorię na najwyższym poziomie. Bo z arcymistrzami ciężko. Nie dostałem swojej gry i cześć. Przeciwnik myśli, wrócił, czyli mnie tutaj ze związaniem zostawił paskudnym. Czasu się trochę wyrównało. A, tutaj wjechał. Dobra. Wracam. Cóż ja mogę teraz w tej sytuacji? No tylko cierpieć. Hetman E8 może zagram za chwilę. W defensywie też trzeba umieć grać. Jakiś E5 wchodzi i tutaj goniec na B6. Ale po E5 jeszcze jest goniec D5, ciekawe. Więc też może nie będzie mu tak łatwo to zagrać. Aha. Może tak od razu? Aha, bicie po prostu. Bicie? Może to jest jakiś ratunek?
Grozi wzięcie skoczka. On się zamyślił, okej. Tutaj. No dobra, są dwa pionki mniej. Może jakaś opcja tutaj wybicia w przyszłości. Parę gońców. Czuję, że on mógł coś zagrać lepiej. No, on trochę czasu stracił. Jest nadzieja. Jakiś nawet pionek może. Trzeba zejść tutaj przede wszystkim. Z tego paskudnego związania. O, nieźle mnie tutaj trzyma. W szachu. Może tak. Aha, nie pozwoliłem mu tutaj, kurczę blade. Mogłem wybić chyba jednak szybciej. Dobra, wchodzę znowu na to związanie paskudne. Ten skoczek zaczął działać lepiej zdecydowanie. Okej. Okay. Ajajajajaj. To nie ma lekko. Nie, jest przegrana oczywiście. No, a tam jeszcze sobie dogram kilka ruchów. Ale przeciwnik nie był bardzo wymagający, powiem wam szczerze, jak na arcymistrza. Jeszcze maty grożą na B2. Co się w ogóle dzieje? Wow. Mam go, słuchajcie. Mam go. Ja po prostu go mam. Co za fart, masakra, jakie szczęście. No totalnie partia przegrana, słuchajcie. No przeciwnik się zamieszał. No nie, no nawet nie chcę analizować tej partii. 3-3. 3 na 3, moi drodzy, mamy to. Smoku, mam pytanie, czy... Bo tu włączyłeś tryb tylko dla obserwujących. Czy to ma sens? No, słuchajcie, no 3 na 3. Jest szansa, żeby dostać arcymistrza z najwyższej półki w tym momencie, bo 3 na 3 jeszcze nigdy w Title Tuesday nie miałem. Oj, ale by było. Ale by było. Wujek Kosa, dzięki serdeczne za followa. O, rety, rety, rety. Hikaru, nadchodzę. Hikaru, słuchajcie, zużyje na mnie 15 sekund. O, rety. Dzięki, dzięki za followa. O jejku, jejku. Hikaru, nadciągam Hikaru. Ale fart, słuchajcie. No taki jest blitz, nie? Taki jest blitz właśnie. Pewnie gość się wkurzył niemiłosiernie. No ale co zrobić? 3 na 3, tak. Pierwszy raz 3 na 3, zgadza się. No nie, no nie byłem, nie jestem tu w formie raczej. Trochę szczęścia, trochę szczęścia. Ale no, też wykończyć jakoś tam trzeba. Coś mryga, nie? Internet, internet, działaj teraz. Tutaj trzeba zaraz zrobić zdjęcie i tapetę zrobić z wynikami. Okej. Okay. No, gdzie jestem w tabelce? 3 na 3, poproszę. Gdzie jest szachuś? Gdzie jest szachuś, pytam się. Dlaczego tak daleko? Mam komplet punktów. No, 39. Trzeba robić zdjęcie, słuchajcie, i do domu.
Ale fajnie. Dobra, jedziemy dalej. Słuchajcie, czwarta runda za chwilę. No, lata treningu, tak, Radku, zobaczymy, co będzie dalej. No, ktoś z topu, tak, byłoby świetnie z kimś zagrać w ogóle, top, top, top. No, ale z Hikaru byłoby fenomenalnie. Może jakiś król F8 zagram, zobaczymy. Dobra, żartowałem. No, czekamy, czekamy, czekamy. Czy już wszyscy skończyli? Tak, wszyscy skończyli i zaraz jedziemy. Teraz chyba białe dostanę, prawdopodobnie. No, nie znam tego zawodnika. Chyba nie jest to topowy arcymistrz. Nie znam kompletnie, słuchajcie. Nie znam. I znowu czarnymi. No dobra, jedziemy C5, C4, C5. No dobra, prawdopodobnie wariant zamknięty. Ojejku, jak to grać? E6 zagrajmy. No wybił, wybił. Miał prawo. Grajmy tak. Tak, z opcją jakąś C4 będę chciał się tutaj. Zawsze mi się podoba ten plan, żeby to F5 zagrajmy sobie. Ok, gonię C7. Tak sobie będziemy to pykać. Wieża B8 może wejść. Chociaż z drugiej strony może długa roszada, ale chyba nie. Długa roszada nie będzie chyba ok. Się tam coś rzuca. Wieża B8. Dobra, tak. I co teraz? Po tym ruchu zagrasz, mój drogi przeciwniku. C3. C3 to jakiś tutaj skoczek wchodzi. Na C5 zróbmy roszadę. Mamy czas. Zakończmy rozwój. Tutaj zagrałeś. No, wybić to raczej muszę. Okej. Może wróćmy grzecznie. Chyba sprytnie zagrał. Coś tam pokaczałem prawdopodobnie. Tak. No dobra. Aha, bo jak to wybije, a wybić muszę. Dokładnie. To skoczek wejdzie bardzo fajnie. Do A5 chce się dostać. O, rety, rety, źle to stoi. Niestety to stoi bardzo źle. Gońca mi sprzątnie. No właśnie. Właśnie, właśnie o to chodzi. No muszę się rzucić jakoś na niego z tej strony w takim razie. Kurczę blade. Nie poszło to po mojej myśli niestety. No co gram? Aha, hetman G4. Trochę za szybko gram, ale tu się chyba trzyma jeszcze. Tak mi się wydaje. Co? Aha, dobra. Tak. Aha, wieżę chyba muszę zachować. No nie wygląda to dobrze i nie jest dobrze, moi drodzy. Nawet wygląda bardzo źle. Coś w debiucie znowu. Coś w debiucie, szachuś, pograłeś. No tak, spróbujemy jeszcze, tak, walczyć. Tutaj, ale to nadal jest paskudnie. No nawet wieża E1 może zagrać tego piona z kości. No właśnie. No właśnie. Jeszcze zagramy H5 z F3 i może druga wieża jakoś tam wleci. Spróbuję takich sztuczek. Może się coś uda zamieszać, ale będzie ciężko. Może goniec H6, w ogóle wieża F8. Jakieś jedyne opcje na jakąś aktywność. Dobra,
tak. Pionki jego zasuwają po prostu do pola przemiany. No dokładnie. Dokładnie. Bardzo dobrze gra ten arcymistrz, trzeba przyznać. Nie ma żadnej kontry. Pomyślał o swoim obozie i jest problem po prostu. Nie, no dobra. Słuchajcie, nie ma co grać. Tu jest przegrana partia. Nie będę tego przedłużał nawet. Także uczciwa porażka. Co ja pograłem źle? Zaraz zerknę. Kurczę, brale. Goniec B5 może. Ciekawa pozycja. Cześć, Michale. Partia numer 4. Było 3 z 3, było fajnie. Hikaru ma 2 na 3, no to może po tej porażce zagram z Hikaru, też byłoby świetnie. W ogóle tak, w tej pozycji. No ja wiem, że gra się skoczek D4, tylko nie chciałem tutaj grać. E6 też się gra, dobra, bicie. Bicie, no jest dobrze, tak, D3. Koń E7 można, dobra, D5, tak. Teraz jestem ciekawy, jak grać. Koń E7, koń F6, no można, tak, tak, koń D7. D4 grają. No ale tak też można. Klopsie, no muszę grać tego Sycyla. Trzeba walczyć ze swoimi słabościami. Goniec A6. Pokazuje taki ruch. Co? Tutaj mi tak zamula ten internet. C4 od razu. No to wiecie, to już są takie ruchy, gdzie trzeba się trochę znać na tej pozycji. Tak, on rusza D. C4. No co, D4. No to taką pozycję już grałem. Właśnie chodzi o to tutaj, że ja chcę się rozpychać przez C5, ale dzięki nie temu otwieram tutaj mu pozycję. Może jakieś posunięcie takie pryncypialne, takie jakieś bardziej fachowe, bym powiedział. Trzeba zagrać F5, jednak złe. Ale on nie wybił tego w przelocie. Tak, dwóch arcymistrzów poleciało. Też jest dobrze. Goniec E7, wieża F2. A ta partia za gładko poszła. Z tego jestem trochę zły. Ale ta pozycja wydaje się dobra. Skoczek A4. No właśnie, to jest ciekawe. Poczekajcie, co on tutaj pokazuje? Roszadę trzeba zrobić. Ale hetman A5. C3. I teraz czy goniec B5? No tak. Ale lepszy u białych? Co po goniec B5? Bo ten ruch chciałem zagrać. No skoczek C5 jest nieuniknione. Gońcem nawet trzeba było bić. Ja widziałem właśnie coś takiego i goniec A4. Ale B3, bicie. Tu wieża. Zobaczcie, jak ocenia pozycję, nieźle. No tak, wszystko przez to, że ten skoczek wchodzi na D4. No dobra, będę już o tym pamiętał, że tak w ten sposób raczej grać nie wolno. Może nie pchać się tym pionkiem C4 tak szybko, bo to jednak strategiczne ustawienie pionów w centrum ma swoje znaczenie. C4. No nic, a tam potem to już było chyba tylko gorzej. Roszada. Tak, B4. B4 w ogóle nie widziałem, nie brałem pod uwagę. Silne posunięcie. No bić w przelocie chyba trzeba. Nie trzeba. Radziok, nie wiem, czy jak masz konto za free, czy możesz robić takie analizy. Chyba tak. Bicie, hetman C7, no właśnie, B4. Goniec C4 jeszcze, no goniec C4 jeszcze, tak, żeby tu trzymać. Jakbym tak zagrał, tak, powiedzmy tak, no to skoczek mi tego gońca nie zbija, a ja tu mam zawsze A6 podpieram. No to i tak stoi źle, ale zawsze trochę lepiej niż w partii. Jakiś wieża A8, no właśnie, bicie. No i to jest przegrana totalnie pozycja. Mimo że goniec, słuchajcie, czarnopolowy ma pionki na białych polach tutaj, no ale widzimy, że tu jest jednak przełom i wolna linia decyduje. Jeszcze jakby ten pionek stał na A4, to jeszcze inna pozycja by była, inna ocena zdecydowanie. No trudno, po partii. Teraz mamy chwilę przerwy, zawsze po czwartej rundzie. Jest czas na rozmowy. Okej. Okay. Iwko ma 4 na 4, wow, sprawdźmy Iwka, z kim tam po drodze zwyciężył. No to już ładnie, to już trzeba przyznać. Iwko,
No, tutaj z arcymistrzem. Aha, dopiero z pierwszym arcymistrzem wygrał. No cóż, ale wygrał. Brawo. Ktoś w czołówce, tak, jest Iwko. Iwko ma 4 na 4. Polak na drugim miejscu. Ten to może sobie fotę strzelić, nie? I powiedzieć, że turniej miał 4 rundy. Czy ktoś z Polaków dalej jest? Kogoś widziałem, ktoś mi umknął. No słuchajcie, trzech arcymistrzów mam już ze sobą, więc jest fantastycznie, naprawdę. Nadal jest bardzo dobrze. No to wiecie, w przyrodzie nic nie ginie, za tą partię fuksiarską tu musiałem. No 62 na razie, zobaczcie jak szachu się wysoko. I przed Peterem z Fiedlerem nawet jestem, no. Jest się czym chwalić. Hikaru! No Szachuś jest 62, a Hikaru 73. O co tutaj chodzi? No moi drodzy, no o co tutaj chodzi? Kto jest mistrzem tutaj w tej rozgrywce? No. Nie, no wiadomo, Hikaru też się gdzieś tam potyka. On będzie nadrabiał, a ja muszę walczyć tutaj o życie. Pytanie, kiedy zajęcia robię? Przepraszam, moje zajęcia. Zdjęcia robimy. GMA robię jutro, no. Jutro robię GMA, bo na co czekać? Nie no, na GMA trochę trzeba czasu poświęcić i no to nie będzie takie łatwe. Nie będzie takie łatwe. Screena, Radku, zrób screena, wyślij mi, proszę. Ja tutaj na razie jestem trochę zajęty czatowaniem, rozmawianiem i tak dalej. Smoku, tak, chyba to odblokuj mimo wszystko. Bardzo cię proszę. Odblokować, niech każdy ma szansę tutaj wejść na streama. Tutaj wiecie, jak się ma pewnie bardzo dużo widzów, to niektórzy robią czat tylko dla subskrybujących. Niech każdy ma szansę popatrzeć tutaj na wypociny Szachusia. Także Smoku, bardzo cię proszę, dziękuję serdecznie. No, Pulchny, jest nas bardzo dużo na czacie. Dziękuję wam serdecznie, ludzie, za to, że jesteście. Jeszcze mi się marzy, dobicie do 100 osób na live'ie, byłoby super. Tam są jakieś tam progi, że trzeba jakąś średnią wyrobić, coś tam, wiecie jak to działa. Ale i tak jest świetnie, serdecznie dziękuję. Miejmy nadzieję, że was nie zanudzę. Czy tutaj... A, partie wszystkie się skończyły, ale jeszcze chwilę to potrwa. Iwko jest na razie na czwartym miejscu. Gdzieś będzie grał z jakimś kozakiem na pewno. Mati Bar również ma 4 na 4. No i teraz już można tabelkę generalnie zerknąć, jak ona się kształtuje. Radio ma 3,5 na 4. Szachu 63. Przed Hikaru. Przed Hikaru, no moi drodzy, lecimy. No, Pulchny, ja pamiętam czasy, jak oglądało mnie 5 osób i byłem szczęśliwy. To jeszcze było ponad rok temu. Ponad 2 lata temu nawet, jak zaczynałem. Ale to takie zaczątki, wiecie, skromne bardzo, bardzo skromne. Bardzo się z tego cieszę, to trochę zawsze napędza. No ale cóż, szachownica ta zostaje bardziej, chyba jest wyrazista. Bardziej wyrazista. Lecimy dalej za chwilę, moi drodzy. Mamy jeszcze chwilę czasu. Okej. Ja tam sobie zerknę tylko jeszcze na jedną rzecz w międzyczasie. Jak sytuacje tu się dzieją na Twitchu. Kacper Polok chyba również gra, z tego co widzę. Nie wiem, czy ktoś jeszcze. Dobra, wyłączamy, żeby nie logowało. W tym turnieju mogą grać osoby z tytułem międzynarodowym od mistrza FIDE lub CEMA, czyli kandydat na mistrza, ale z tego co wiem, to ranking musi być 2200 Elo. Bardzo prestiżowy turniej. No, Gambit Królowej, tak, Pulchny nakręcił szachy jak najbardziej. Tam sprzedaże poszły do góry na eBayu, na Chess.comie dużo kont się pozakładało. O, tak, szachmacie, zgadza się. Szachuś jest na Chess.comie teraz. Co można wygrać? Są nagrody finansowe w dolarach, ale dokładnie nie wiem ile. Nie wiem, czy 1000 dolarów nie jest za pierwsze miejsce. Mogę się mylić, tam gdzieś trzeba sprawdzić.
Trzeba sprawdzić. Pierwsza ósemka chyba. O, Paweł Szkapenko ma 4 na 4. Ładnie. Ładnie, ładnie. Paweł to ciśnie nieźle. Bardzo solidnie. Witam cię, Szpaku. Cześć, cześć. Bardzo proszę. Tutaj zaproszenia do znajomych. Fajnie, fajnie. No, słuchajcie, za dwa dni znowu gra Janek. 19 listopada Janek znowu gra z Wesleyem Soul. Będzie mecz. Będzie, myślę, że bardziej wyrównany mecz niż z Caruaną. Caruana jest świetnym zawodnikiem, świetnym szachistą, ale na szachy klasyczne. No tutaj niestety za słabą chyba intuicję ma z tego, co Hikaru mówił. Żeby grać jedynki, czyli bulety, trzeba mieć genialną intuicję mimo wszystko. Ja, znaczy może nie genialną, ale intuicję taką troszkę na wyższym poziomie. A Caruana jest mega, mega liczydłem. Kalkulator w głowie, procesory chodzą. Szpaku można było grać ten wariant, zgadza się. Przez G6. No trzeba coś przygotować, bo tak troszeczkę improwizuję. O, mamy 91 osób, jak świetnie. Moi drodzy, dzięki, dzięki, że jesteście. Bardzo mi miło. A tradycyjnie zapytam, słuchajcie, o miasta. Z jakich miast tutaj piszecie do mnie? Lub z mniejszych miejscowości, tudzież wiosek. Serdecznie zapraszam do podzielenia się tym. Mamy chwilę jeszcze. C5A3, no tam takie to łapki są, myślę, że białymi. Londyn, wow, Bydgoszcz, Piotrków Trybunalski, Aleksandr Fucki, Justynów Opolskie, Tychy, Wałbrzych, Gdańsk, Szczecin, pozdrawiam z Puńska, Opyp, Tarnów, Lublin, Choroszcz. O, Olsztyn, Marek, witam cię, Marku, Frysztak, Katowice, no ale tragicznie zagrał tą ostatnią rundę koronę, no tak. Zajączki, dobra, lecimy, Wrocław, wow, 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 ale was dużo. Mamy arcymistrza, nie znam, ale jest czwarty arcymistrz, a jest piąta runda, także świetnie. Chciałbym każdą partię grać z arcymistrzem, to zawsze nakręca. Lecimy, zobaczymy, jaki wariant wybierze przeciwnik. Dobra, chyba królewsko-indyjska albo Greenfield raczej, tak, i zagramy nasze H4. Gramy H4. Trzeba warianty trochę poprzypominać. Dobra, i tutaj trzeba zagrać E4 prawdopodobnie. Okej, chwilunia, niech ja się zastanowię, tak. Dobra, niech będzie D5 po prostu. Okej, wiem, że tak się gra. Tutaj jakieś strzały. No lecimy. Skoczek prawdopodobnie. Jakiś goniec wejdzie. No, się robi ostro. Mega ostro. Szachuś, wytęż umysł. Wytęż umysł. Na szczęście masz figury dobrze rozwinięte. Tutaj grozi bicie. Trzeba cisnąć może jakieś nawet H5 za chwilę. Dobra. Myślę, że ta pozycja dla przeciwnika też jest nowa. Jakiś B4 będzie koń E4 wchodzi. Mam C7, jakiś D6. No dzieje się, tu się dzieje. Przede wszystkim, tu się bardzo dużo dzieje. Przeciwnik nie chciał mnie tutaj na pewno jakoś ustabilizować. Jeżeli tak, to może tak. Tu jeszcze jest goniec B7, takie zagranie możliwe. Chociaż nie, bo bicie tutaj na B5. No i minutka mu zleciała. Myśli. No i co on tutaj wymyśli? Czy jakieś F6 może? To tak. Wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze. Jak długo myśli, to znaczy, że coś jest na rzeczy. No wydaje mi się, że to jest dobrze. Tak dosyć zaskakujące. Nie, no A4 to jest obowiązkowe posunięcie przy tego typu schematach i konie 4. Tutaj grozi też wzięcie na C4 gońcem i w ogóle wszystkie figury grają. Oczywiście na takie ruchy też trzeba uważać. Na takie bicie jak goniec F5 też trzeba się zastanowić, czy nie skoczek G3 jest dobry. Ale wydaje mi się, że przeciwnik... No dobra, bijemy i bronimy przy okazji. Okej, tu wchodzi... A, tutaj grozi bicie. O kurczaki. No to tego to... nie przewidziałem, tak? Tak. Dobra.
Może zrobić po prostu roszadę. To też jest jakaś opcja. Chociaż muszę zastanowić, kurczę, Felek. Chociaż po co mi roszada? Jakieś H5, chwila. Czas upływa. Skoczek D7. Ładny ruch. Kompletnie zapomniałem o takim posunięciu. Tutaj będzie wisiało. No dobra, jedziemy. Nie ma na co czekać. Jak będzie bicie, to chyba tutaj. No to już jest mega ostre zagranie. Może tu? No tak, tak, tak poszło, tak poszło. Muszę wycofać, będzie bicie. Jak będzie bicie, to chyba gońcem, chociaż tu też wisi. Wszystko wisi. Szachuś, wszystko ci tutaj wisi, niestety. Ale tak, chyba spokojnie, jakaś roszada tu się szykuje, to uwierzę, oddam. No bicie tutaj to skoczek na C5 jest też opcja. No jednak tu dałem mu pograć. Dałem mu pograć, no ale pozycja ostra. Roszady potrzebuję przede wszystkim. Obym zdążył. Ja to uwierzę, na A1 też oddaję. Dzięki smoku, wow, dzięki serdeczne. Tutaj bije, no ciekawe. Chcę C4 wrzucić, no może. I tutaj wyrównać sytuację, no tak. Na prawo. Lecimy. Te pionki zaczynają być groźne, ale tutaj nawet takie zagrania są możliwe. Jakieś tutaj poświęcenie H5. Roszada chyba jest mi potrzebna. Tymi pionkami nie jest też tak łatwo jechać tutaj. Jak mi zbije na B2, to ja zostawiam tą wieżę. Dobra, tutaj to zagrajmy sobie tak oczywiście. Te pionki groźnie wyglądają, ale może będą do wzięcia. No ma kilkanaście sekund, słuchajcie. Co tu się dzieje? Co to za ruch? No dobra, kumam to posunięcie, ale mimo wszystko biorę tą wieżę i robię tą roszadę. I bronić, bronić szachuś, bronić za wszelką cenę. A5 wrzucimy. A5 wrzucimy. Uciekaj skoczku, wieża E1. Taki ruch tutaj grozi bicie. Ok. Aha. Tak. Jak E4 to bicie? Nie, jednak nie mogę. Dobrze zagrał. Aha, sprytnie, może tak. Tutaj coś grozi, coś grozi. No nie jest ciekawie, powiem wam szczerze. Nieźle mnie tu przeciwnik przyciska. Nawet bardzo mocno. B3. Spróbujmy B3. O kurczę, ale się dzieje. Może tak. Powiem wam, prawie nic nie widzę, co tu się wyrabia. Tutaj jakieś opcje obronne. Ok. Wymiana, nie, tak na przykład. Do góry. O, rety, rety. Ła, muszę bić. Szachuś, co grać? Ile sekund? Mało. Ojej, podstawiłem. Ajajaj, to sekundy, niestety. No sekundy mnie załatwiły.
Za dużo kombinowania, ale partia była myślę, że bardzo dobra. No, szkoda, że niestety wynik nie jest po mojej stronie. Kurczę, Felek. Aja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 j. Działo się. Słuchajcie, zerknę na debiut, bo był niezwykle interesujący w tym momencie. No, była pewnie wygrana, pewnie tak. Ojejku, czułem, że go mam. Czułem, że go mam. Coś tam mi się zaczęło już kiełbasić. Za dużo już myślałem. No niestety. Tak poszło. I to chyba błąd, tak mi się wydaje. H5 pokazuje? No to już takie specyficzne ruchy. Dobra, tak, goniec. Ciekawy jestem, jak tu komputer ocenia. No 3 na 5 nie jest źle, tym bardziej, że 4 arcymistrzów mam za sobą. Tak, no jest okej. Okay. Pokazuje lepszą czarnych? O, ciekawe, roszadę powinien zrobić, ale on zagrał tak. I to miękko. A4, tak, dobra. Koń tutaj. A pokazuje, słuchajcie, jednak taką pozycję koło równości, no, koło równości, a nawet dobrą dla czarnych, to ciekawe. Roszada. Nie trzeba bić pionka na C4? Nie, no trzeba. Tak poszło. No i teraz coś trzeba zagrać. H5? H5 jest dobre, no takie ruchy też trzeba zrobić. Aha, słuchajcie, czy ja 2 razy bronię figurą pionka E5 i mogę pozwolić mu na bicie i grać swoje po prostu. No czemu ja nie gram H5? No właśnie, czy ja jednego pionka mogę oddać spokojnie? Po co ja na siłę pionka chciałem trzymać i zagrałem ostre E6? No niewiarygodne. Gram od 5. roku życia i tak, kurczę, widzicie jak to się dzieje. No poszło E6, no mocno poszło. No już fatalne było E6, jak widzicie komputer ocenia, tak. Ale zobaczmy, czy tam nie było jakiejś lepszej drogi. Tutaj może źle zagrał. Koniec tu. Tutaj A5 wtrącenie, no ciekawe. D4, goniec, tak. O! To jest ciekawe. A każe w ogóle roszadę robić? Niesamowite. Ciekawe. Czy mam jakieś partie? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, mamy mistrza międzynarodowego. Jedziemy. No trzeba próbować dalej. No znowu E4. No dobra, jedziemy z C5. Zagrajmy A6 tym razem. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. B4. Nie wierzę w takie posunięcia. Bije. Dobra. E6 niech będzie. Nie wierzę w takie gambity. Po prostu nie wierzę. No skoczek F6. No i tutaj. No i co? I kto ma lepszą? Ja się pytam. No i tak. Aha, on teraz może mnie zbić. No tak. No dobra, goniec B7 niech będzie. Bo na B5 wisiało. No D6 trzeba. Spróbować tutaj rozwalić jakąś strukturkę. Ciekawa poza według mnie. Ciekawa. No ciekawe jak to jest oceniane. No dobra, bicie. Aha. H6 myślę, że się przyda. Ciężko wykonać krótką roszadę. Może jeszcze tak zagramy. Może długa w ogóle wchodzi w rachubę. Tu skoczek na B3 jeszcze. Dobra, robię długą, nie ma co się zastanawiać i lecimy z G5. Niech się boi. Tutaj. Będzie chciał mnie bić. No to niech bije. Lecimy z G5. Trzeba atakować, słuchajcie. Skoczek się przerzuca. Ok, szukamy opcji. Tutaj wejdzie. F5 może jest dobre. Wydaje mi się, że F5 może być całkiem dobre. No wiem, skoczek się wpakuje przez B3.
Jak G3, to może wieża G8 w ogóle. Chce mi się hetmanem tu zagrać, tylko teraz to nic nie da. A może zagrać na końcówkę, może tak? Troszkę odsłaniam gońca, może niezbyt chyba dobrze ten ruch wykonałem tutaj. No dobra, on chce tutaj zbić. Okej, wbijmy to. A tutaj? No nie wiem, może powrót. Może po prostu powrót. A, wieża E6 jest. Źle pograłem. Bardzo źle. No A6 wisi. A, jeszcze hetmana mi, kurczę, atakuje. Dobra, ale muszę tak. Tak. Dwa skoczki na dwa gońce. No nie, no to przerąbana sytuacja. No właśnie, jeszcze tak mi tutaj rąbię. Ajajaj. Wieża A8. Boże, co tu się dzieje? Nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć. A, goniec bije? No tak. Przecież z szachem bije tutaj. Kurczę, blade. No. Topa. Co? Co nie zmienia faktu, że i tak ma lepszą. Co on w ogóle gra? Daje mi totalne szanse. I tak jest przegrana, bo jest pion mniej i gońcel pograł źle. Boże, z takim zawodnikiem przegrać. Jak to grać? Nie wiem, jak się zachowywać w tej sytuacji. Nie jest dobrze, po prostu nie jest. Powrotem może trzeba było. No dobra, gramy tak. O, jak z czasem stoimy? Trochę słabo. Próbujemy coś tutaj pograć. Aha, świetnie. No nie wiem, tak, nie, nic nie widzę. No hetman C7, króla 7, szach, to skoczek. Co to za pozycja? Wow, wszystko wybił. O, rety. Co to za poza? Nie no, pozycja jest przegrana. No właśnie. Co to za końcówka?
żadne kontry. Bez sensu. O, jest wtopa oczywiście. Moi drodzy, jest wtopa. No niestety, no niestety. Przeciwnik jakoś grał bardzo słabo i nie wykorzystałem. Aja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 j. No i znowu się zaczyna narzekanie 3 na 6. No było tak pięknie, prawda? Było tak pięknie, zrobiło się fatalnie. Nie skomentuję, jak ja zagrałem słabo. No ale generalnie sprawdzimy tutaj jeszcze kilka pozycji. Nawet słuchajcie, nie nadążam z czytaniem waszych komentarzy, wybaczcie. Michale, są zapisy partii z ostatnich filmów, jeśli o to pytasz. Jak to wygląda? F5, słabo. Taka pozycja. Co to za pozycja? Niech mi to komputer oceni. Dobra. Równa. Niby równa. Skoczek F4. Jakoś trzeba było tu grać bardziej. Bardziej żwawo tutaj. Kto wie, co dalej? Tutaj konie 7. Manewry, może i tak, no. Jakiś A5 później, nie wiem. Nie na ten czas, nie na ten czas sobie nie poradzę tak szybko, żeby dobrze rozgrywać. Kto jest pierwszy? Już patrzę. Mati Bar ma 5 na 5. Wow, ładnie. To już Bartel. A na 6? Może ma 6 z 6. Zaraz zaktualizuję pewnie listę. Erik Hansen ma 6-6, ła. No cóż, no, siedzi całe życie przed komputerem i napiernicza, że tak się wyrażę. No Nakamura jest cyborgiem, to on wszystko zdąży. Kurczę blade, słuchajcie, no co to teraz, co to za pozycja, niech to mi oceni. F5. No właśnie, E5 chyba było słabe, zobaczymy, co komputer tutaj wymyśli. Hetman D5, skoczek C5. Hetman D5, skoczek C5. No i tak nic nie ma za bardzo. A E5 chyba fatalne. No tak, jak widać. Skoczek wjechał. Tu może warto było przepchać pionka na E4. Też byłaby opcja taka dosyć ciekawa. No niestety, niestety. Seria ciężka, ciężka. 3 na 3, tak? 3 na 6. No tak, no właśnie. Nie, no czuję, że nie powinienem tutaj przegrać tej partii, po prostu jakoś... No nie czuję widocznie. No tutaj puściłem przeciwnika, wieża H na E8 przede wszystkim. Ale to i tak ciężko. Dobra, zapomnijmy o tym. Mamy mistrza FIDE, jedziemy. Słuchajcie, dopiero było jeszcze niecałe pół turnieju, 5 rund za nami. Walczymy dalej, dużo może się jeszcze dziać. Zagramy F3, może inny wariant. Ok. No i ruszamy. H3, F4. Tak się gra. Skoczek H1 przez F2 przechodzi. Tylko kwestia, czy H3 było dobre. No to chcę F4 zagrać. Taki mam plan. Poczekam na goniec D7 oczywiście. Tutaj. Wow. Biorę. Dają piony, trzeba brać. Tu opcja będzie taka i taka może.
Aha, tutaj wisi, więc nie mogę F4 zagrać. To z F4 mogę sobie darować teraz. Chociaż skoczek H1 nawet mi broni fajnie tutaj na. Dobra. Zagram tutaj, żeby wieża mi na B2 broniła. I z powrotem. Teraz F4 grozi. No i aha, mam tutaj skoczka ma jeszcze na C4. Sprytnie, sprytnie trzeba przyznać, panie kolego. W takim razie, może wieża A6 w ogóle. Może wieża A6, niech będzie. Spróbujemy. Bo całkiem ciekawie gra mój przeciwnik, trzeba przyznać. Więc teraz tak, z opcją wybicia może tutaj coś to zmieni w tej sytuacji, nie wiem. Wezmę tego pionka. Skoczek H1 jeszcze musi się uruchomić. No dobra. Gramy tak. Bronimy cały czas. Pion więcej można spróbować grać tak bardziej spokojnie. No tu zawsze z tempem mamy odepchanie tego hetmana. Ten ruch myślę, że będzie też dobry. Dziękuję serdecznie za follow-a. Cześć. No tak. No to tak. Dobra, przeciwnik się przerzucił teraz na to skrzydło. No to tak. Jakąś aktywność trzeba złapać. Tam na siódemce trochę straszyć. Tutaj to chyba taki ruch mam. Aha, nie mam takiego ruchu. Kusi mnie też wzięcie tutaj tego gońca. Ale mogę też tak zagrać. Okej. Okay. Okej. Ile mam czasu? Trochę jest lepszy czasowo przeciwnik, ale nie szkodzi. Tak, z opcją taką. Goniec F2 dobrze, dobrą rolę tutaj odgrywa według mnie. Zaraz skoczę G5. No na taki ruch też widziałem takie posunięcie oczywiście. Wymienimy to. Po prostu. I tutaj. Jak to wyszło? Wyszło chyba dobrze dla niego. Jeszcze tutaj na 4 wisi. O kurczę. To się porobiło trochę, powiem wam szczerze. No ale pion więcej, ale trochę zredukowany materiał. Może coś lepiej tam trzeba. Nie, dobra. Spróbujmy to cisnąć, bo nie ma wyjścia. Tak, w ogóle? To gońcem wybić czy skoczkiem? Skoczkiem to wybijemy, będzie bezpieczniej.
Lecimy pionkiem do góry. Tutaj do góry, żeby koniec miał prześwit. W razie czego. Może przesadziłem z tym ruchem, ale zawsze daję mu do myślenia. No właśnie. A teraz tu? Nie, tak. Czasu mniej. Mój król bezpieczny, jego ma problem. Dobra. Tu już czujemy się bezpiecznie. Okej, okay. Jest zwycięstwo. Dobra, jest odbicie. 4 na 7. Fuh. Jest ok. No, a przeciwnik też grał dosyć ciekawie, trzeba przyznać. Mamy to. Mamy zwycięstwo. To jest takie budujące, to zwycięstwo przede wszystkim. Witam cię, Pabito. A ile pionów więcej? Wiesz co? Nie zwracam uwagi, ile pionków więcej pokazuje obok szachownicy, tylko patrzę zawsze na szachownicę. Daniel Narodicki ma 7 na 7. Czy ktoś jeszcze gra z Polaków? Zerknijmy. Czy ktoś jeszcze gra z Polaków? Nie widzę. Zresztą może na razie nie chcę patrzeć. Chwilę odsapnijmy. Radek przegrał z żoną? No cóż mogę powiedzieć? No... Musiał taki wynik nastąpić. No a kto kolację potem dostanie? No, żona czy mąż? Dzięki serdeczne za followa. Dzięki. No i grzecznie czekamy na rundę. To była runda numer 7. Mamy 4 punkty. Przy czym grałem z 4 arcymistrzami? Czy z 5 już nie? Z 5 chyba. Dzięki serdeczne za followka. Jest fajnie. Dzięki. Bawcie się dobrze, moi drodzy. Dzięki za te followy, dzięki za donaty. W ogóle bardzo mi miło. Jest to niezwykle sympatyczna sprawa. Słuchajcie, no też tak przy okazji powiem, na YouTubie tam dosyć dobrze to wygląda, jeśli chodzi o subskrybentów. Będę pewnie musiał się wam zrewanżować i jakiegoś zrobić Q&A, ewentualnie grę z widzami. Przymierzam się powoli do właśnie live'a na YouTube. Może w przyszłym tygodniu się to uda, zobaczymy. Nie chcę też tutaj obiecywać, ale tak już troszeczkę planuję. Jeśli czas pozwoli, wszystko się ładnie ułoży, to może zrobimy coś w tym stylu. Cóż mogę więcej powiedzieć tutaj, moi drodzy? Szukam Polaków. Poszukajmy tutaj Polaków. Kill de Piotr, 5 na 7. No to jest fajny wynik oczywiście. No dobra, ale 4 na 7 przy takiej ilości arcymistrzów, z którą grałem, myślę, że całkiem dobrze. Ciekawostkę miałem wam powiedzieć. A tak. A właśnie, ciekawostka. Już mi się przypomniało. Znaczy to nie ciekawostka, tylko taka mała informacja, bo w niedzielę są urodziny InfoSzacha i będzie streamowanie, będzie rozmawianie i tak dalej. Zaraz do tego wrócimy. Co? Mistrz Międzynarodowy 1290? No nie, słuchajcie, no tak się nie robi, no. No tak się nie robi. To coś tutaj nie halo jest z tym rankingiem. Albo dopiero zaczął grać. Nie, no tak nie można. Dobra, lecimy. Ten ranking jest oczywiście oszukany, nie deprymuje mnie to, bo przeciwnik na pewno gra dobrze i widzę, że gra dobrze. Ok, teraz kwestia jak grać. Może tak zagrajmy od razu. Ok, tutaj lecimy.
Spróbujemy zagrać na może nie pułapkę, tylko po Hetman D2 zagramy Hetman H4. A tak, poszło to tak. Okej, wymiany następują. Może E4 jakieś tutaj spróbujemy. Skoczkiem myślę, że zagrać trzeba. Skoczek F6 może. Dobra, poszła roszada. Zagram tu. Dla A5 z planem skoczek C5. Rozbija mi tutaj skrzydełko, słusznie. Słusznie to robi. Dobra, wybiję i poświęcam piona, słuchajcie. Poświęcam piona, nie ma na co czekać. Tylko teraz pytanie, czy idę tutaj skoczkiem, czy tutaj. Co będzie lepsze? To jest dobre pytanie. Nie, no myślę, że skoczek C5, tak wyjątkowo tutaj sobie zagramy. I tu jakieś tam pułapeczki może. Może albo i nie może. Hetman E8 z planem na G6. No tutaj skoczek przede wszystkim też D3 pilnuje pola. Mój goniec nie ma za bardzo gry, ale z pionieniem wydaje mi się, że jest całkiem fajnie. Myślę, że całkiem dobrze to wygląda. Aha, oddaj mi tu pionkę, jego nie wezmę. Zagrajmy tak, z opcją jakąś tam. Na razie tego piona nie wezmę, ale chyba trzeba by było się nim zainteresować. Skoczek E4. Skoczek E4, właśnie. Taki ruch też jest możliwy. Więc gramy. Gramy takie posunięcie. To jest zawsze taki ruch, no, dla przeciwnika myślę, że niezbyt przyjemny. Czy dla nas jest przyjemny? To jest pytanie. Damy szacha. Skoczek A4 z planem skoczek na C3. Tylko tego skoczka trzeba stąd wyrzucić. A w ogóle mogę zagrać już skoczek na C3, żeby było śmiesznie. Bo to jest przecież związanie. Ale właśnie. Chyba jest dobry moment na bicie tego pionka. I tu jakiś goniec F5. Tak, jeżeli H5, słuchajcie, to chyba bije końca. Dobra, tu zagrał. A tutaj? Chyba wygrywam po tym posunięciu. Skoczek C3. Musisz być hetmanem, mój drogi, i bije tutaj. A jak bijesz skoczkiem, to bije na C2. Okej. To bije tu. Aha, tutaj będzie zagranie. A to i tak będę miał dużo więcej materiału bodajże. Chociaż ciekawe, czy ja muszę hetmana oddać. Nie, no spokojnie mogę zbić. Mogę oddać hetmana. Mogę oddać hetmana. Mogę zagrać sobie na przykład H6. Albo tutaj mogę zbić. A zbijemy tutaj, żeby już nie było problemów. Zbijemy sobie tą wieżę. Zagramy tak. Wieża więcej. No, powinno wystarczyć. Nawet nie będę zbierał pionków, tylko pójdę na wymianę wieżyczek. Tak? Piona? Dobra, powinno być dobrze. A masz tutaj szacha. Jeszcze gra? Już nie. No, słuchajcie, partia wyszła całkiem, całkiem, całkiem. Teraz mi się bardzo podobało. Wyszło ładnie.
Już zaraz patrzę, czy w 20 ruchu nie mogłem skoczek B3 zagrać, ale widziałem ten ruch. Mary Jack, zaraz sprawdzę. Streamować zacząłem H2 lata temu, ale bardzo nieregularnie. Od roku jakoś tak to wygląda. Słuchajcie, dzięki Smoku tutaj za te rzeczy. Sprawdzimy, sprawdzimy, sprawdzimy. Słuchajcie, 5 na 8. Dobrze jest. Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Sprawdźmy, tutaj debiutem. Hetman D2, skoczek D7 prawdopodobnie. Też Hetman E8 są też plany. Skoczek D7. No dobra, tak poszło, roszada i zagrałem A5. A6 pokazuje, A6, B5, takie plany. A królewską indyjską jest ciężkim debiutem. No ale poszło tak i on zagrał G4, chyba słusznie. Chyba słusznie, poszło tak i skoczek F4. No trzeba grać skoczek F4, bo jak zagramy tutaj, zagrają nam H3, jesteśmy ugotowani. Figury są bardzo skrępowane. Tak, no i tutaj jest jakaś zadyma. No i skoczek C5, słuchajcie, dobrze, skoczek C5 szachuś zagrał. Jednak jeszcze coś z ciebie będzie może. Ważne właśnie zabranie pola na D3. No tutaj chyba optymistycznie zbyt zagrał przeciwnik. Hetman E8 i tak ten hetman zmierzał tam, chociaż na F6 też było dobrze. Goniec G2. O, właśnie, i już duża przewaga. Ale dlaczego pokazuje od razu tutaj? Goniec G4. Zobaczmy. Wieża na E1. Bicie na C3? No w życiu takiego ruchu pod uwagę bym nie brał. Tutaj. Ajajajajaj, hetman A4. No niezłe chocki, klocki się tu dzieją. No to w długiej partii taki plan myślę, żebym znalazł. Ciekawe, ciekawe. A po biciu tutaj? Hetman G6 z planem skoczek na... No tak. Fajne, fajne, słuchajcie. No nie na ten czas, niestety. Michalo, cześć, Michalo. No dobra, sprawdźmy, jak to poszło. Tak poszło, tak. I hetman G6. No tak, tutaj czułem, że jest dobrze. Goniec, skoczek E4. No A3. Aha, piszesz, że w którym ruchu to hetman... W 20 ruchu, tak? W 20 zamiast A3 skoczek B3. Już patrzymy. Skoczek B3. No, niestety nie najlepsze. Coś takiego widziałem, że tam jakaś wieża wchodzi, czy coś, ale jednak chyba nie. Chyba jednak nie. Jednak groźby są silniejsze. No tak poszło. Tak, B4. A, teraz skoczek B3. Skoczek B3 teraz. Okej, kumam już. Wow. Pięknie, nie widziałem tego. No, nie widziałem, ale bicie tutaj i dochodzę. Król C2, no tak, samograj, bo ten pionek i tak dochodzi. Bardzo ładne, dzięki za podpowiedź. Bardzo ładny ruch, faktycznie nie widziałem. Już zagrałem na praktykę, bo tutaj chciałem w ten sposób, ale pokazuję tutaj, to zły ruch, tak? Skoczek tu. Jak związanie. Wieża G1 przegrywa, tak? Bo skoczek na C3. No dobra, wyszła partia, myślę, że całkiem mimo wszystko fajna i dobra. Nie grałem z Hikaru jeszcze Ninja. Nigdy nie grałem. Wracając do tematu, tak, Krzychu, luźny dzień, pytanek i symultana się należy Twoim widzom w najbliższym czasie. Tak, na pewno. Będzie. Po turnieju nie, Michalo, nie będzie gier już dzisiaj. No, będzie tylko Titled Tuesday. Czekajcie, bo ja tą kamerę mam za dużo. Moja głowa jest zbyt duża w tym momencie. Ja ją tutaj muszę trochę chyba zmniejszyć. Wow, MCZ, dzięki za dychę. Wow, ale to jest miłe, naprawdę, to jest bardzo miłe. Będzie na kwiaty dla żony. Będzie na kwiaty. A może jakiś puchar dla widzów, coś tam. A, jest dużo, słuchajcie, cudów fajnych. Można kombinować, będziemy myśleć. Dzięki serdeczne za te donatki. Goku, dzięki za followa. Dzięki Smoku, dzięki. Teraz wynik jest, teraz wygrałem tą partię. Teraz wygrałem, mam 5 na 8. Jest dobrze. Ojciec, matki i dziadka. Dzięki za follow, ale dobry nick. No naprawdę, zaskakujecie mnie czasem tymi nazwami, że masakra po prostu. Michalo, dzięki za follow, dzięki ludzie, dzięki serdeczne. A jak to się wszystko zmienia, prawda? Jak się wygrywa. No dobrze, jest 5 na 8, to jest bardzo dobry wynik. 5 punktów miałem tydzień temu z 11, a jest jeszcze 3 rundy do końca, więc myślę, że... I mam, słuchajcie, dwóch arcymistrzów na rozkładzie, więc jest świetnie. 3 z 3 się zaczęło, jest bardzo dobrze. Zerknijmy tutaj, kto jeszcze gra na lider. Zerknijmy na lidera. Zremisował.
Lider zremisował. Mamy jakiegoś Polaka jeszcze w grze? Nie mamy. Czekamy w takim razie na następną rundę. Czekamy na kolejną rundkę. No, czy będzie 8 na 11? Nie wiem. No, wiesz, najwięcej miałem 7 punktów, ale to z 10 rund, więc jeszcze lepszy wynik. A i tak już jestem bardzo zadowolony, słuchajcie. I tak jestem zadowolony, trzeba cisnąć dalej. O, redki, redki, redki. Herbatka, jedziemy. A tak, by the way, 3 grudnia mija rok od założenia mojego kanału na YouTube. Słuchajcie, coś na urodziny może, gdzieś to już niedługo, zobaczymy, zobaczymy, pomyślimy, jak to ugryźć wszystko. A i ciekawostka, jeszcze wracając, właśnie InfoSzach ma urodziny w niedzielę. I słuchajcie, no, pojawię się tam na InfoSzachu, tak mogę powiedzieć. Pojawię się na InfoSzachu, także już serdecznie z tego miejsca zapraszam. O ile ten filmik na YouTubie wrzucę przed niedzielą, to jeszcze ludzie usłyszą. Niedziela dokładnie to będzie, już mówię, to będzie 22 listopada o godzinie 17, z tego co wiem. Z tego co się orientuję. Okej, no cóż, czekamy na kolejną rundkę. Tamten turniej będę komentował, nie będę grał, będę komentował, słuchajcie, będę komentował razem z Antkiem Szustakowskim. Bo mecz o trzecie miejsce w finale InfoSzacha. Nie wiem, czy się orientujecie w tym turnieju. Na Facebooka, na InfoSzacha można sobie wejść, lub na InfoSzacha na www. Znajdziecie na pewno i tam są szczegóły. Także już serdecznie zapraszam. Proszę polubić InfoSzacha na Facebooku, to też będziecie dużo wiedzieć, co tam się dzieje. Bardzo fajnie to jest wszystko prowadzone. Sztab ludzi się tym już zaczyna fajnie zajmować, więc jest sympatycznie i dużo fajnych informacji. Smoku, 3 grudnia urodziny. Trzecie urodziny kanału Pana Szachusia. Nie, nie, nie. Pierwsze urodziny kanału Pana Szachusia. 3 grudnia został założony kanał w 19 roku. A przerwa po 8 rundzie. Możliwe. Przerwa na herbatkę. No to herbatka w dłoni, jedziemy. Herbatka w dłoń, moi drodzy, i jedziemy. O! Tutaj mi się orzechy zawiruszyły. No to zjedzmy orzecha. 1, 2, 3. Żeby było na 3 rundy. Dobra. Jedziemy za chwilę. No to przerwy mi nie pasują te przerwy, powiem wam szczerze. Wolę od razu jechać. No nie, pulchnę. Nie wysyłaj mi tortu, absolutnie. Kto go będzie jadł? Ja to nie bardzo. Nie ma sprawy, smoku, spoko. Na urodziny kanału, no jakiś turniej na pewno zrobimy. No turniej się należy przede wszystkim. 3 grudnia to jest czwartek, moi drodzy. No to jest dobry dzień chyba. To 3 grudnia zrobimy turniej. Ja pomyślę, w jakim formacie. Jak macie jakieś sugestie, dajcie znać. Ale wydaje mi się, że tempo trzeba zrobić jakieś takie 3 plus 2, bo zrobię trochę dłuższe. Nie wszyscy lubią grać piątki. No już o dziesiątkach nie wspomnę. No, dziesiątki, 10 plus 5, no to nie każdy lubi grać takie turnieje. No ale zobaczymy, zobaczymy. No nie trzeba mnie tak wspierać, moi drodzy. Dajemy sobie radę przecież. Jeść przez Skype'a. Może jak ta pandemia się trochę wyciszy, przyjdą cieplejsze dni, jakieś spotkanko można by zrobić. No Mariancello robi już takie spotkania z widzami. No i fajna sprawa. Zobaczymy, może połączymy siły. Kto wie, jak to się wszystko rozwinie. Czy będzie fajnie? Zobaczymy. No zgadza się, że 10 plus 5 jest świetnie, można pomyśleć, ale z doświadczenia wiem, że mało kto na takie turnieje chce przychodzić. No tempo musi być niestety szybsze, także już trenujcie, trenujcie jakieś szybsze tempo. Ważne jest zabawa, nie wyniki. No zobaczymy. Trzeciego trzeba zrobić turniej, no. Trzeciego trzeba zrobić turniej, a live'a, tak się chyba mówi. Może zrobimy wcześniej.
Czy myślałem o serii na YouTube Blitz Speedrun do 2500? Wiesz co, ja mam 2500 na liczesie, akurat może do 2600 trzeba będzie cisnąć. No, można spróbować. Czemu nie? Tylko to jest zawsze kwestia czasu u mnie. Ja po prostu pracuję dużo i cały czas uczę szachów i wiecie, zmęczenie materiału czasem, nie? Dzisiaj też miałem sporo tych zajęć. No ale jakoś trzeba się regenerować. Była drzemka 25 minut i regeneracja w pełni, że tak powiem, więc jest dobrze. Zobaczymy. Tych pomysłów jest cała masa, całe fajne są rzeczy do zrobienia. Powolutku wszystko myślę, że da się ogarnąć. Piątki czy trójki są fajne. Już czytam. Piątki czy trójki się fajnie gra. Są emocje, ale trochę czasu mało, żeby pomyśleć, czy się rozwija szachowo jakoś. No ale wiesz, Duda gra 1 plus 1 i też... Dobra, słuchajcie, wrócimy do tematu. Mamy arcymistrza, Szwajcaria. Znowu czarne. Dużo tymi czarnymi arcymistrzami gram. Mamy D4. Dobra. Okej. Okay. Znowu królewsko-indyjska. No to jest chyba dobra broń na arcymistrzów, zamieszać. Trzeba mieszać, ostro grać. H3. Taki ruch jest grywalny, oczywiście. Przez E5 będziemy się dobijać. Będzie G4 próbował. Mhm. No dobra. No jedziemy A5, standardowo. Mhm, tak. No to bardzo utrudnia mi życie. Tutaj? Tak wygramy z takim planem. No z takim planem. Zaraz tak. Jak tu grać? Chwila. Może tutaj? Chwila. Tak. Tak, wszystko do końca. Jak to będzie wyglądać? A goniec? Nie, goniec F6 chyba. Taką partię grałem już w klasyku. Chyba goniec F6 zagrałem. Z tego co pamiętam. I tu chyba musi zagrać tak. A nie, znaczy tak też może oczywiście. I goniec tutaj będzie pilnował. Teraz jakieś F5 albo F6. Goniec przyszedł z G7 kiepskiej placówki w tym momencie do E7 do lepszej placówki. Nie, obrony rosyjskiej nie gram, nie umiem. Znaczy ruchy znam, ale żeby grać już z arcymistrzem, to chyba nie ten moment. Dobra, trzeba grać tutaj szybko i zdecydowanie. Myślę, że... F6, czy to będzie dobry pomysł? Czy F5? Skoczek C5 jeszcze można wrzucić na pewno. Przeciwnik też ma zagwozdkę, prawda? Też się zastanawia, jaki plan tutaj wybierać. No bo H5 mu się chce zagrać. F4? O, to jestem zaskoczony. Ale to może i dobre. To może być dobre zagranie. A lecimy F5, musimy otwierać. Jak bije w przylocie, bijemy tutaj, powiedzmy, czymkolwiek nawet, no. F5, trzeba iść na noże, bo on tutaj hetmanem na D4 chce zagrać. Jak bije, to bije tym. Teraz już jakieś wybicie grozi. Aha, tutaj król może mieć problem. No właśnie, właśnie. Sprytne zagranie, trzeba przyznać. Tutaj? Niezbyt. To było dobre zagranie, trzeba przyznać. Kurczę blade. Tak? Gramy tak. Musimy tak grać. Skoczek G8 trochę słabo gra. Przede wszystkim nie mogę zbić tu, bo dostanę zabójczego szacha. Pytanie co grać? Skoczkiem jakoś może. No, jakaś wieża F7. O, wieża F7 tutaj będzie mi wchodziła w grę. Może on zbije tutaj w ogóle. No właśnie. No właśnie. Muszę końcem, nie mam wyjścia.
Tak, zagrał. To ciekawe zagranie. Szachuś szybciej. Tak, zagrajmy. Bierze F7, jeszcze mi się chce zagrać, a on tutaj mnie będzie męczył. O kurczę, goniec H3. Ojejku, no źle pograłem strasznie. Wieżę muszę zbić. Oddam jakość, no wyjścia nie ma. Jakość trzeba oddać. No cóż, zaryzykuję tu, ale chyba jest bicie po prostu. Jeszcze mało czasu. A jak bicie to tutaj. Gorzej jak zbiję tu, a potem zbiję na e5. Widziałem to, tylko dlaczego tak zagrałem? No, impuls. Aby próbować namieszać. No niestety, debiut nie wyszedł mi zbyt dobrze. Trochę mnie tutaj poszukiwał przeciwnik. No właśnie, muszę tak tutaj spróbować. A, w ogóle uratowałem dzięki temu może też wieżę. Bo tu grozi taki strzał w tym momencie. Wieża jakaś na F2. Skoczek tutaj, tutaj. Nie, to nie będzie chyba dobre. Może i będzie, zobaczymy. Zobaczymy jakiś koniec D6 później. Tak, szybciutko. No muszę tak zrobić, nie mam wyjścia. Tak. Tu będzie chyba koniec dobrze stał. Pilnuję też pionka. Grożą maty. Grożą maty. A, bicie na G6 jest fatalne. Fatalnie, panie Szachuś. No dobra, przegrana. Wieża H8. No, zarżną mnie tutaj jak świnie, powiem wam szczerze. Niestety, zarżną mnie jak świnie. Co ja tam źle zagrałem? Ajajaj, szkoda. No, arcymistrz to arcymistrz, ale widać po rankingu, że nie najwyższej klasy. O, rety, 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 rety. Szkoda. Znowu żałuję, że nie poszły trzy z rzędu znowu. Tym razem do przodu. Zaraz zobaczę, jak tu grać konie E8. Muszę te warianty mocno popatrzeć, bo wszystko trzeba patrzeć, słuchajcie. Zawsze to się tak mówi. G4. Koń A6, koń A6. Tak. Wydaje się, że jeszcze jest dobrze. Skoczek C5 może. Szybciej. Ale to też zawsze się... H5 taki ruch. No tak, H5 jest też takie posunięcie. O, sobie tu wymyśliłem ten plan, bo tak się uparłem na to. H4. Tak. Jak to ocenia? Wygrana Janka z Caruaną. No cóż, no Janek to killer, no. Lepiej liczy, szybciej liczy, intuicja świetna i wygrał, no. A to było do przewidzenia, powiem wam, że no te trzy pierwsze porażki z Caruaną 5 plus 1 to myślę, że może lekki stres, chociaż tam Janek się ewidentnie jakoś łatwo mylił, więc te wygrane Caruany może nie były aż takie spektakularne. No ale potem odbił, no i pewności siebie nabrał. Tu trzeba psychę mieć bardzo dobrą w takich meczach przede wszystkim. Jak zaczyna coś iść, to idzie, nie? I się... Przede wszystkim nie łamać. F4 w ogóle dobre posunięcie. F5, czy to był dobry ruch? Chyba nie. H5, ale mnie jedzie.
No tak, ogromna przewaga białych, jak widać. Ciekawe, czy tam wyszedłem na chwilę. Tutaj, on chyba tu źle zagrał, goniec G4, ale tu i tak Hetman H2 wchodzi, no to sprytne są akcje na mata. Wieżą musiałem zbić, dobra. No nie, to cały czas jest gorsza. Niestety, no w debiucie mnie zaszlachtował. 5 na 9. 5 na 9, no niezbyt dobry wynik, ale biorąc pod uwagę, chyba grałem z 5 czy z 6 arcymistrzami dzisiaj, to chyba i tak dobrze. To chyba i tak dobrze. Punktów mało, ale jakościowo partie wyszły całkiem ok. Tutaj może coś lepiej trzeba, goniec G5, hrymanie. Tutaj coś lepszego, wieża z ósemki, wieża z ósemki. Tutaj powinna zagrać. Hetman 4 i tu. No, powinna, to się tak łatwo znowu mówi. Tu wydawało mi się, że już jest w miarę dobrze, ale zapomniałem o tym planie. Niestety tego nie widziałem. Zbyt mało czasu. No tak, grożą tu maty. Dobra, partia słabej jakości, niestety. Może trzeba się przerzucić na jakiegoś Niemcowicza. A no, zgadza się. Przegrywając 1-4, nawet 3-0 już jest takie, że tak powiem, nieprzyjemne. No dobrze, słuchajcie. Jedziemy dalej. O, mistrz FIDE, i to polski mistrz FIDE. O rety, zawsze mylę Piotra z Pawłem. To chyba jest Paweł. Paweł Dudziński, tak. No tutaj gramy normalnie. Prowadzamy figury. I roszada. Za chwilę. No to plan jest prosty, Hetman B3. O, ale bym ruszył Hetmanem, bym podstawił. C5? Jakieś wchodzi w grę? Może. Jest to runda numer 10? Tak, jest to runda numer 10, moi drodzy. No wieżą, chyba trzeba tak zagrać. Tutaj strategicznie to wygląda całkiem ciekawie. Tylko z której strony? Może coś trzeba było zagrać lepszego? No nie wiem. Z planem może Hetman B3, Hetman na B2, coś takiego spróbujemy, albo Hetman D2 może. To skoczek zawsze wskakuje na B6 tak nieprzyjemnie, ale wtedy tutaj coś tam podwisa. No zobaczymy, zobaczymy. O, szachy to trudna sztuka. Okej, no Hetmanem na B3 zagram. Zagram Hetmanem na B3. Tak jest niewidoczne, jeśli chodzi o Hetman B2 z jednej strony. No dobra. I Hetman B2. Może zaraz D5 jakiś wrzucimy. Przede wszystkim nie mogę wybić na C5, bo skoczek stanie świetnie. Zaraz spróbujmy koniec tutaj. To skoczek ma dobrą placówkę. I potem D5 może. No właśnie, teraz skoczkiem tutaj wejdziemy za chwilę. Jak bicie, to bicie. Dzięki Mary Jack. O, dzięki za followa. Tutaj, a tu nie wchodzę, tu od razu? Nie, nie mogę. Muszę najpierw tak zbić. Mi się chyba w ogóle ładuje tutaj skoczkiem. Bardzo nieprzyjemnie gońca sprzątnę, albo wieżę, jeżeli przeciwnik odda. Zobaczymy, jak to się potoczy. Tutaj? Dobra, tak. No i pytanie, czy wziąć wieżę? Czy wziąć wieżę? Czy gońca? Co lepiej wziąć? A może w ogóle tak zagrać? To może być ciekawe posunięcie.
Nie, może lepiej zbić tutaj, zagrać tak. No powiem wam szczerze, nie wiem. Czy wieża zbić, czy gońca? Zbiję gońca. Tak, mimo wszystko puszczam pole, ale już za jakąś tam diagonalę i opcję, nie? Dobra, tak sądziłem. Tu zagrajmy. I teraz się ustawię na linii E. I będę próbował tutaj walczyć. Wieża E3, wieża E1. Takie są plany. Tutaj oczywiście trzeba się liczyć też z poświęceniem. Może tak jeszcze kontrolnie na B6. Zawsze hetman też podejdzie bronić. Co poszło? Wieża E8. Wieża E2. A, mogłem wziąć pionka, nie wziąłem. Mówiłem o biciu pionka, a nie wziąłem pionka. O, wszystkie tu ruchy myślę, że są całkiem dobre. Po prostu przeciwnik jest kontrolowany z każdej strony. Wow, takie bicie nastąpiło. No, muszę przyjąć ofiarę. F4 jest ważne, żeby E5 nie było. Dwoje wieże. Tu w ogóle jakiś taki ruch goniec H8 godzi? Chyba tak. A zagramy, zobaczymy jaka będzie reakcja. Grozi mat na G7. No już nie grozi, wracam. Dobra, jednak nie groziło, ale próba była fajna, myślę. Jakiś H4 spróbujemy. I się tutaj hetmanem przestawimy. Z gońcem. Zawsze hetmana też tam mogę wstawić. Na B6 wisi, jeszcze nieprzyjemne, ale to nie puszczę. Dobra, gramy tak, żeby hetmanem wejść. Tam pionek mnie na B6 nie interesuje. Zobaczcie też, dwie wieże na linii nic nie mogą zrobić kompletnie. No ewentualnie teraz może zagrać wieżę na C1. Mogę to zrobić też wcześniej, ale... No tak. No tutaj poświęcenie, nawet takich rzeczy nie trzeba liczyć. F7 za chwilę. A! Tutaj ruch taki był jeszcze. Znaczy, dwa gońce są za wieżę. To jest na pewno wygrana, tylko kwestia teraz jak? Chwila. Nie, no bije. Myślę, że prostym rozwiązaniem jest po prostu wzięcie materiału. No wezmę. Aha. Dobra, zagrajmy bezpiecznie. Takie pozycje trzeba wygrywać. Nie ma wyjścia. No, do góry. Tak. No jeszcze troszkę techniki tutaj brakuje. Aha, tutaj będzie zagranie. O kurczę, jednak to nie jest jeszcze takie proste, jak widać. Może coś tam się pośpieszyłem. No, przeciwnikowi spadł czas. No dobra, ale technicznie powinno być to wygrane. Chociaż już nie wiem, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, powiem wam. No dobra, ale jest zwycięstwo, które cieszy. 6 punktów na 9, co nie zmienia faktu, że tam w debiucie przeciwnik no, troszkę źle pograł i byłem zadowolony z pozycji. Tamte z dwoma gońcami, no nie mogła być zła pozycja, jasne. No dobrze, słuchajcie, jest dobrze. Mamy punktów w sumie 6 na 10, z czego przypominam, 5 arcymistrzami grałem, więc myślę, że fajnie. Dzięki, Mary Jack. No i jeszcze jedna runda. Zobaczcie, tutaj najlepsi walczą. Najlepsi walczą. Iwko, zobaczmy. Iwko gra z Żigałko z Siergiejem. O, rety, co tu się dzieje? 4 lekkie na Hetmana. Nie, no to jest 1-0. To jest 1-0 bez dwóch zdań. Strasznie dużo ruchów wygrywa na pewno partię. Zgadza się. Ale ciekawie.
Ile Iwko ma punktów w takim razie? Iwko ma też 6, widzicie? No i to jest właśnie to w Szwajcarze. Troszkę szczęścia trzeba. Będziemy walczyć. Paweł Szkapenko mi tu gdzieś mignął. Paweł Szkapenko, gdzie jesteś? Czy już skończyłeś? Jest Paweł. Ile Paweł ma punktów? Paweł ma 6 punktów i gra. O, to 1-0 chyba. I tutaj chyba król idzie do góry. Tak jest. Ładnie, Paweł. Ale z jakąś bardzo silną arcymistrzynią. Wow, 2630. Nie znam tej pani. Nie znam? Czy znam z widzenia? Może znam z widzenia. No, Paweł ma 7, ładnie. No, ładnie, ładnie, ładnie. Paweł bardzo silnie gra w szachy. Pozdrawiamy Pawła. No, 2300 rób, Kubuś. Rób 2300, trzeba robić. Punktów, 6 punktów na 10. Całkiem chyba dobrze. Biorąc pod uwagę tydzień temu turniej, który rozegrałem, to bardzo dobrze jest w każdym razie. To jest bardzo dobrze, moi drodzy. Okej, no i a Cleo, jeszcze mamy tutaj Polaka, który walczy o szósty punkt. No i a na sekundach, to jest właśnie ten ból. Partia wygrana, ale sekundy uciekają niemiłosiernie, trzeba szybko grać. Technicznie powinna być wygrana. Skoczek chyba tutaj, tak. Co to za skoczkówka? Równa, niby. Tu będzie wzięcie pionka za chwilę. A, jeszcze lepszy motyw. A tutaj wisi pionek. Ajajajajaj. Tu ucieka król. No, walka o tego piona. No to chyba czarne mają szansę na remis. No tak, jest to remis. No, pionka wystarczy wziąć. Tak. Dobra. No i fajnie. Pingwin zmienił na Korea Północna. Słuchajcie, no gramy z bardzo silną arcymistrzynią. Valentina Gunina, z tego co się orientuję. Dobrze mówię? Czyli siódmy arcymistrz, można powiedzieć. Valentina Gunina. Bardzo silna arcymistrzyni. D4, D5. Klasycznie. Ok, zagramy E3. Po prostu. Teraz skoczkiem. Ok, hetman C2. Zagrajmy G4. Tego wariantu chyba jeszcze nie grałem. W sumie nie pamiętam dokładnie, jak się go gra. Tak bardziej intuicja. Tu jakieś E5 wchodzi oczywiście. Goniec E2 wiem, że jest dobrym ruchem. Zagramy goniec. Gońcem tutaj, tak, żeby figury wszystkie grały. No i H4 będziemy się rzucać. Okej. Teraz tak, zagram G5 tutaj, przywalę. Może A3 się przyda. Poczekamy, jaki będzie ruch przeciwniczki. Czy będzie długa roszada, czy krótka. Nie ma roszady żadnej. Gramy tak. I skoczek na E4 z opcją wzięcia tutaj. A, nie ma tak prosto, jak widać. Zagrajmy tak, żeby nie było C5. Będzie A5 pewnie jakieś grane. Albo akcja w centrum. To też jest sprytna reakcja. Czy zrobić? A, król może zostanie w centrum. Jak to grać? Chwila, muszę się zastanowić. Czy coś tu jest dobrego do zagrania? Wieża D1 może. Ty to skoczek wejdzie. Skoczek wchodzi. Jakiś F5 grozi. Co? Nie no, mega ostro gra, trzeba przyznać. Mega ostro gra przeciwniczka. Ale widzę taki ruch. Po tym ruchu F4 jej wrzucę. Nie może zbić, bo tutaj jest wzięcie hetmana. Ale też chyba nie ma wyjścia, słuchajcie. What? Wow. To jeszcze mało widzę, szachuś. Jeszcze mało widzisz w tych szachach. O rety, ale ruch. Może gońcem. Nie wiem. Może tutaj szach.
Tu jeszcze szach jest możliwy. Ale partia, słuchajcie, ale partia. Trochę mnie czasowo przeciwniczka wyniszcza. Mam szacha, bo tutaj, tak, wybijamy z szachem. No i tutaj wybijam tego gońca z atakiem na hetmana. Para gońców. No muszę chyba grzecznie uciec na d2. Mam piona mniej. No ma dobrą pozycję, niezła killerka, trzeba przyznać. Tu jakiś koniec g4 może? Tutaj? Nieźle, tak zagrajmy. Tak zagrajmy, 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 zagrajmy. Co tu się w ogóle wyrabia? Strasznie ostro. Strasznie to ostro wygląda. Kurczę, bo tutaj zagram, to tutaj mi zagra. Ale chyba na to pójdę. Chyba na to pójdę mimo wszystko. Hetman bije e3, hetman e2. I zobaczymy, gdzie jej król ucieknie. Co to za gra? Jakaś kontra będzie, no nie wiem. No nie ma wyjścia. Bierze a2 jest. Tutaj nawet. Są też takie ruchy grywalne. Czuję, że mam taką inicjatywkę, ale jak to wykorzystać? To jest jeszcze ten problem. Dwa piony mniej, ale jest inicjatywa bardzo duża według mnie. Wieża h2, tutaj szach, tam jakaś wieża e7. Trochę tutaj powiążę, ale to kwestia wykorzystania właśnie, tak? Wykorzystania tych związań. Król ma problem, bo gdybym króla miał gdzieś schowanego, byłoby o wiele wygodniej to grać. Szacha tutaj damy. Tam zagramy. Tutaj w ogóle grozi fajne bicie. Jeszcze f7 mogę zbierać. Tu już szach nie groźny, bo tutaj królem idę. Oczywiście może mi tego gońca sprzątnąć, ale jakość to jakość przy różnobarwnych. Okej. Okay. No wieża G2 oczywiście jest taki ruch i sprzątnie mi gońca. Łap, no tak, sprzątnie mi gońca na pewno. To jestem przekonany. Nie? Wow. Aha, bo tam grozi mat. Kurczę, felek. Wow, 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 wow. Nieźle. No to tak muszę grać. I tak teraz. Jest figura więcej. Ale... ona zagrała. Bierze G1. Szacha damy. Czas! Nie, poddała się. O rety, o co tu chodzi? Wygrałem! Słuchajcie, wygrałem z Valentiną Guniną. Przecież to była chyba mistrzyni świata, nie pamiętam już. Aha, przecież ja tutaj biorę wieżę. O rety, bo rety, rety, rety. Nie zauważyłem. Ale słuchajcie, zagrałem. Ojej, jej, 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 jej. Mamy to, mamy to, mamy to. Mamy to. O rety, przecież jak król idzie tutaj, gram wieżę, biorę wieżę. No to przeciwniczka za mnie pomyślała. Bo ja, słuchajcie, po tym ruchu już chciałem grać gdzieś tutaj wieżą. Mamy to, mamy to. Nie no, szacha bym dał, ale czy widziałem to? No tego nie widziałem, teraz dopiero widzę. No, powiem wam, 7 na 11, grając z 7 arcymistrzami.
GM u kobiety oznacza, że to jest męski arcymistrz. To już wiecie, to już jest wyższa szkoła jazdy. No mam przeciwniczkę. Uff, powiem wam, nie zasnę chyba dzisiaj z wrażenia. Nie wiem, co powiedzieć. No jeszcze poczekajmy do oficjalnych wyników. No jak już tak poszło w miarę sensownie i dobrze, no to zobaczymy, jaki ten wynik ostateczny będzie. Poszukam siebie w tym momencie. Miałem punktów, no może nie za wiele, ale jakościowo, bo miałem 6, więc nawet poza pierwszą setką. Mary Jack, dzięki. Ja pierdykam. Gratulacji. Mary Jack, mistrza FIDE. To ja mogę w każdym momencie sobie wykupić, bo dawno kryteria zostały spełnione. Mistrz krajowy to jest odrobinę lepiej niż mistrz FIDE. Odrobinę, bo tam trzeba było zasłużyć, zrobić dwie normy. To przypominam. Ajajaj, jest podniecenie małe. Fajnie, fajnie. No z taką zawodniczką wygrać, tak ostro poszło. No właśnie, trzeba z nimi grać ostro. Trzeba z tymi arcymistrzami grać ostro. Iwko ma 7. Iwko ma 7. Ja też mam 7, ale ja... O, jestem wyżej? Na 94 aktualnie? No to prawdopodobnie pierwsza setka. Prawdopodobnie. No ładny wynik. 7 na 11 w takiej stawce. Słuchajcie, to jest świetnie. To jest, myślę, że bardzo dobry wynik. Tu nawet Paweł, ojejku, Paweł, zawsze mi się myli z Michałem, upewniam się jeszcze raz. Paweł Kowalczyk, tak, bardzo wysoko, gratulacje. Goriaczkina też, słuchajcie, no, mistrzyni świata, tak, no kurczę, fajnie, fajnie, fajnie. Naprawdę rewelacja. Czy planowałem lekką obróbkę tych streamów przed dorzuceniem. Strasznie słabo się ogląda z tymi przerwami. No, wybacz, ale można sobie paskiem przewinąć. Nie planowałem obróbek, nie mam na to czasu. Jeżeli ktoś jest chętny społecznie popracować, zapraszam. Pawciu też wysoko? Pawciu, tak, zgadza się. Paweł Kowalczyk. Pinguin, 10 na 11, wow, pierwsze miejsce. No to hajsik leci. Hajsik leci. Jeżeli ktoś spełnia warunki, dodajmy na to FM, ale nie wykupuje go i potem się i nie spełnia warunków, to może wykupić dalej, czy nie? Jak wypełniłeś warunki raz w życiu, zawsze możesz wykupić FM-a dożywotnio, w którym momencie chcesz. 96 miejsce szachuj za 92. No to ładnie. Cieszę się niezmiernie. Słuchajcie, fajnie. Serdecznie wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej.